Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Gdy jesteś na tropie narcyza. Kiedy rozgryziesz, zdemaskujesz narcyza. To będziesz inny. Staniesz się inny. Będziesz się inaczej zachowywać. Może nie od razu, ale nie będzie cię już on obchodzić. Gdy w pełni zrozumiesz, gdy w pełni przetworzysz wszystkie niezbędne informacje, połączysz wszystkie kropki, ułożysz te pucle w całość, wtedy już wiesz, że to wszystko gra. Chora gra narcyza, chory film narcyza. Kiedy to się dzieje, to narcyz to wyczuje. Będzie usiłować Cię sprawdzać, testować, poddawać różnego rodzaju próbom. Narcyz jest w stanie stwierdzić, że Twoje uczucia się zmieniły. Nie są już takie same. Złagodzi nieco swoje zachowanie. Spuści z tonu. Może nawet przestać robić to, co Ci przeszkadzało. Będzie udawał, że się dostosowuje, adoptuje, że robi coś dla ciebie, ponieważ narcyz doskonale wie, jak się zachowywać, wie, jak powinien się zachowywać, wie, jak zachowywać się dobrze, przyzwoicie, wie, jak postępować słusznie, niezależnie od tego, robi to, na co ma ochotę, robi to, co chce. Zachowuje się tak, jak ma ochotę się zachowywać, i oczekuje od Ciebie, że będziesz to znosić. Oczekuje od Ciebie, że będziesz to tolerować i akceptować. Dlatego tak mocno polega na swoich technikach manipulacji. Zakłada, że będziesz się na to zgadzać. To sprawia, że masz wątpliwości, nie jesteś pewien. To ma na celu wprowadzenie zamieszania. Narcys chce, żebyś był zdesorientowany. Czasami zachowuje się normalnie, pokazuje ci, że może się zachowywać normalnie, dobrze, wtedy, kiedy chce, lecz wtedy zastanawiasz się, dlaczego nie zachowuje się normalnie, wtedy, kiedy ty chcesz, kiedy ty tego oczekujesz. Dzieje się tak, ponieważ narcyz przygotowuje cię do określonych celów, trenuje cię na swoje źródło zasilania, czasami zachowuje się dobrze, poprawnie, czasami z tobą współpracuje, lecz przez większość czasu tak nie jest. To ma pokazać ci, że jest do tego zdolny, może zachowywać się dobrze, jeśli chce. Co z kolei sprawia, że trzymasz się nadziei, trzymasz się oczekiwań, liczysz na to, że może się zmienić, że może być lepiej. Dzieje się tak, ponieważ widziałeś, wiesz, że może zachowywać się dobrze. Po prostu nie rozumiesz, dlaczego tak nie jest cały czas. Dlaczego jest niestabilny. Dlaczego nie jest konsekwentny, lecz jest tak z powodu jego zaburzenia, to z powodu narcystycznego zaburzenia osobowości, to jest właśnie to, co czyni go narcyzem. Nie może się zaadoptować, nie może się zmienić, nie może być tym, kim chcesz, nie może być taki trwale, nie może robić tego, co chcesz. Jest do tego niezdolny. Kiedy w końcu zdajesz sobie z tego sprawę, kiedy w końcu to akceptujesz, to narcyz to wyczuje i będzie cię testować. Będzie poddawać cię różnego rodzaju próbom, będzie rzucać ci wyzwania. Chce zobaczyć, jak bardzo jego zachowanie na ciebie wpłynęło. Chcę zobaczyć, czy zmienił twoje myślenie, twój umysł. Chcę zobaczyć, jak bardzo zainfekował twój mózg, jak bardzo schakował twój centralny układ nerwowy. Narcyz chce zobaczyć, czy jesteś gotowy go zostawić, ponieważ to powie mu, co musi zrobić w następnej kolejności, w następnym kroku, tak. By mógł poczuć się lepiej. Kiedy już masz dość, to Narcyz daje ci odrobinę tej wspaniałej roli z początku, lecz to nie przetrwa, daje ci trochę tej osoby, w której się zakochałeś, lecz to nie przetrwa długo. Wkrótce Narcyz zaczyna cię obwiniać. Zaczyna uzasadniać to, dlaczego się zmienił, twierdzi, że zmienił się, ponieważ ty coś zrobiłeś, sprawia, że myślisz, że to ty stanowisz problem, dlatego starasz się coś naprawiać. Starasz się zmienić, podczas gdy nie było tak naprawdę żadnego problemu do naprawienia z twojej strony. To nie było nic wspólnego z tobą. A Narcyz wiedział o tym cały czas. Wiedział, że to nie ty jesteś problemem. Pomimo tego kłócił się, sprzeczał z tobą każdego dnia, doszukiwał się specjalnie dziury w całym, tworzył problemy na siłę. Wiedział, że z tobą jest wszystko ok, lecz gdy starasz się coś zmieniać, naprawiać, to Narcyz tworzy chaos. Jesteś wtedy zdezorientowany, ponieważ nie rozumiesz, co jest z nim nie tak, nie rozumiesz, co się z nim dzieje. Jeśli jesteś na początku tej drogi, jeśli jesteś na samym początku, jeśli dopiero zaczynasz być na odpowiednim tropie, to narcyz będzie usiłować zachowywać się dobrze, będzie miły, będzie zachowywać się poprawnie, przyjacielsko. Usłyszysz komplementy, będzie udawał, że zrozumiał, że jest wdzięczny, że wie, co zrobił źle, będzie udawał, że postara się to poprawić, lecz jego to nie obchodzi. Postępuje tak tylko po to, by cię zwodzić, by cię przyciągnąć z powrotem, podczas gdy już szuka innego źródła zasilania, szuka już kogoś na twoje miejsce. Szuka kogoś, kim może cię zastąpić, ponieważ doskonale wie, co się wkrótce wydarzy. Narcyz już to widział wcześniej, przerabiał to już wielokrotnie. Tak więc, jeśli wie, że ty już wiesz, jeśli wie, że ty już wiesz, że nie chodzi mu o nic poważnego, to nieco spowolni, poprawi trochę swoje zachowanie, lecz w tym czasie. Poszukuje już nowego źródła zasilania, bombarduje miłością, manipuluje kogoś innego, kogoś nowego, będzie zmierzał w kierunku zastąpienia cię nową osobą. Na tym etapie jesteś już dla niego beznadziejnym przypadkiem, wtedy jesteś już dla niego przegraną sprawą. Nie odpowiadasz tak jak wcześniej, tak jak dawniej. Nie reagujesz tak jak miałeś w zwyczaju. Nie obchodzi cię to tak jak wcześniej. Tak więc narcyz wie, że to tylko kwestia czasu, zanim go zostawisz. Dlatego chce cię sprowadzić na dno, do parteru, a nawet jeszcze niżej. Chce cię znokautować, tak żebyś się nie podniósł. Wtedy też narcyz zacznie wspierać, dodawać odwagi. Nowemu źródłu zasilania. Będą wychodzić razem na randki, w różne miejsca, do restauracji, podczas gdy możesz myśleć, że to zakupy, praca, rutynowe zajęcia fryzjer, mechanik, przyjaciel cokolwiek takiego jest wiarygodne, ponieważ jak komuś ufasz, to go nie podejrzewasz. Kierujesz się tym, że ty byś tego nie zrobił, i zakładasz, że z drugiej strony jest tak samo, a nie jest. W przypadku Narcyza jest dokładnie odwrotnie nadużywa twojego zaufania. Narcyz będzie usiłował awansować nowe źródło zasilania, tak by stało się jego głównym źródłem, by cię zastąpiło na tej pozycji. Wtedy maska narcyza opada. Wtedy naprawdę chce na ciebie wpłynąć jak najmocniej. Wtedy narcyz chce ci najbardziej zaszkodzić, ponieważ wtedy wie, że już ci nie zależy, że już cię to nie obchodzi, wie już, że go rozgryzłeś. W tym momencie narcyz nie ma już niczego do stracenia. Pokaże wtedy, kim jest naprawdę, jaki jest dokładnie. Pokaże ci, że nigdy mu na tobie nie zależało. Może nawet powiedzieć ci, że cię wykorzystywał, że nigdy cię nie kochał, że bawił się tobą cały czas. Może powiedzieć ci, że był z tobą z litości. Może powiedzieć ci, że był z tobą, ponieważ nie miał nic lepszego do roboty. Narcyz mówi takie rzeczy, ponieważ chce cię złamać, chce cię obedrzeć. Z Twojej godności. Powie ci nieraz, że zdradzał Cię przez cały czas, przez cały okres trwania Waszego związku, relacji, spotykał się z innymi ludźmi przez cały czas, gdy byliście razem, gdy żyłeś w iluzji, w matriksie, że jesteś z kimś w związku na wyłączność. Będąc z narcyzem, nigdy nie jesteś w związku na wyłączność. Narcyz, zanim odejdzie, będzie chciał cię zmiażdżyć, będzie chciał cię zniszczyć. Tak będzie postępował, gdy już wie, że ty wiesz, gdy już jesteś na dobrym tropie, gdy już go rozgryzłeś. Dzieje się tak, ponieważ zyskałeś nad nim przewagę. Rozgryzłeś go, tak więc to oznacza, to musi oznaczać koniec. Nawet gdybyś się cofnął, to nie dałoby narcyzowi już takiego samego efektu. Nie jesteś już w stanie spojrzeć na niego w taki sam sposób: nie jest już dla ciebie perfekcyjny, nie jest już dla ciebie idealny, niewinny. Narcyz szuka tylko osób, które tak właśnie będą go widzieć, dlatego też nie masz już dla niego żadnego zastosowania. Jesteś już dla Narcyza bezużyteczny, bezwartościowy, bo nigdy już na Niego nie spojrzysz w ten sam sposób. Za dużo wiesz, doświadczyłeś tylu sytuacji, tylu kłótni. Narcyz wie, że pamiętasz wszystko, co powiedział, wszystko co ci zrobił. Wierzę, nie będziesz już taki sam, nie będziesz już patrzeć tak samo. Narcyz chce, żeby ktoś reagował na niego tak jak ty na początku. Chce nowego rozdania, chce czystej karty, chce kogoś, kto nigdy nie miał z nim żadnych złych doświadczeń. Narcyz preferuje takie sytuacje. Kiedy Narcyz nie wpływa już na ciebie emocjonalnie, to wygrałeś. To wtedy oznacza, że go pokonałeś. Jedyną przewagą narcyza jest Twoje zaangażowanie emocjonalne, Twoja inwestycja emocji, uczuć. Wtedy może robić, co tylko zechce. Wtedy może sprawić, że zrobisz dla Niego wszystko, o cokolwiek zapyta. A nawet jeśli nie robisz tego, co chce, to może zrobić coś, żeby Cię zdenerwować. Może zrobić określone rzeczy, których nie lubisz. Tak, by cię zranić. A to także dostarcza narcyzowi zasilania. Tak długo jak może na ciebie wpływać emocjonalnie, tak długo ma nad tobą kontrolę, lecz gdy widzi już, że nie może na ciebie wpłynąć, to wie, że gra skończona. Wtedy narcyz nawet nie będzie już udawać, lecz będzie poddawać cię różnym testom, próbom, będzie rzucać ci wyzwania, by zobaczyć. Czy naprawdę to już koniec? Czy może po prostu jesteś zły i potrzebujesz trochę czasu, by ochłonąć? Narcyz chce cię zwodzić tak długo, aż zabezpieczy nowe źródło zasilania, tak by zajęło twoją pozycję, twoje miejsce. Jeśli Narcyz wie, że już jesteś na jego tropie, to dla niego jesteś już przegraną sprawą. Nie masz zastosowania, nie jesteś potrzebny. Jeśli już ci nie zależy, to Narcyz wie, że czas ruszyć naprzód. Narcyz wie, kiedy czas się kończy, może usiłować do ciebie wrócić, lecz doskonale wie, że to nie przetrwa zbyt długo. Znajdziesz się jedynie w sytuacji, w której będzie miał kogoś na boku, kiedy będzie postępował coraz bardziej śmiało. Może nawet się z tym nie kryć, może nawet robić pewne rzeczy na Twoich oczach. Podczas gdy nadal będzie udawać, że chce to wszystko naprawić, że chce być tylko z Tobą, narcys wtedy będzie z Tobą pogrywać jeszcze bardziej. Dlatego, jeśli zobaczysz, że Narcys robi coś po raz pierwszy. To powinieneś zdecydować się, by ruszyć naprzód ze swoim życiem bez Niego. Nie daj się zwabić w Jego kolejne pułapki, zasadzki, nie daj się nabrać na kolejne sztuczki narcyza, ponieważ będzie Ci mówić, że chce wszystko naprawić. Powie Ci, że powinien zrobić dla Ciebie więcej, lecz nie możesz w to wierzyć, ponieważ to tylko puste obietnice. Narcyz chce tylko namieszać ci w głowie. Chce mieszać ci w głowie tak długo i tak mocno, by na jego horyzoncie pojawiło się więcej możliwości. Uwikłanie się w relacje z narcyzem jest tylko gotową receptą na porażkę. Umów się na prywatne sesje napisz na autentyczni 23 małpagmailcom Polub Skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.